gorącymi brawami. Czarnoskóry bokser wystąpi dla kontrastu w białych spodenkach, zaś nasz Andrew w czarnych, ale nieco brudnych i podartych drelichach, z których wystaje papier toaletowy. Proszę zobaczyć, jak Andrew pali się do walki. Trener z trudem powstrzymuje go od nokautowania przeciwnika. Już za chwilę usłyszymy pierwszy gong w tej walce. Trenerzy udzielają ostatnich wskazówek. Ja tymczasem przybliżę Państwu sylwetkę naszego mistrza. Andrew karierę sportową rozpoczął bardzo wcześnie, bo już w przedszkolu został znokautowany przez swoją koleżankę z klasy. Potem było już tylko lepiej, ponieważ bili go wyłącznie sami chłopcy. Po ukończeniu szkoły Andrew odnosił wiele sukcesów. Ma na koncie wygrane walki m.in. w Rączynie, Łopuszce Wielkiej oraz Krzeczowicach. Tymczasem proszę zwrócić uwagę na naszą cheerleaderkę zwiastującą nam początek pojedynku. Teraz jeszcze tylko kilka słów sędziego. Mr. Tyson, fair play, ok? Mr. Gumiak, no było tamachem. Powitanie po zawodników. I jest pierwszy gong. Oto właśnie zaczęła się walka. Jak widać, nasz reprezentant zaczyna od zdecydowanej obrony. Ale to tylko założenia taktyczne trenera Leo Jadwisieńczaka. Nasz mistrz usiłuje teraz wymęczyć przeciwnika, uciekając przed nim po ringu. Jak każdy zawodnik, Lechi ma znakomitą kondycję. Teraz widzimy, jak nasz zawodnik przyjmuje dziesiątki ciosów. Ale bądźmy dobrej myśli, trener Leo nad wszystkim czuwa. Gumiak, pamiętaj, całe pantolowice są z tobą. No i właśnie w tym momencie rozległ się dźwięk informujący nas o końcu pierwszej rundy. Zawodnicy wracają do swoich narożników, trenerzy udzielają im wskazówek, a my widzimy ponownie naszą słodziutką cheerleaderkę. Sędzia wznowił walkę. Andrew ponownie stosuje taktykę ucieczki i niestety, próbując uderzyć przeciwnika, był bliski znokautowania samego siebie. Padł na deski, ale trener szybko pomaga mu się podnieść. Jest nieco zamroczony. Próbuje wyprowadzić kolejny cios, ale tym razem trafia prosto w twarz sędziego. Musimy teraz zakończyć drugą rundę i dać sędziemu dojść do siebie. Sędzia szybko się podnosi, ponieważ jak każdy mieszkaniec Pantalowic ma mocną głowę, która nawet po najlepszych imprezach go nie boli. Proszę teraz zwrócić uwagę na zgrabne ciało naszej cheerleaderki, która obwieszcza nam początek trzeciej rundy. Sędzia dał znak pozwalający zawodnikom walczyć. Ale zaraz, zaraz, to się dzieje na ringu. Andrew Gumiak-Bielec prosi do tańca sędziego. Pewnie myślami jest już na dożynkowej zabawie. W końcu nie ma się co dziwić, bo zabawy w naszej remizie odbywają się bardzo rzadko i są dużym wydarzeniem. Tymczasem zdezorientowany przeciwnik nokautuje naszego zawodnika. On się tego nie spodziewał. Nie spodziewaliby się również my takiego wyniku tej walki. Czyżby to już koniec? Sędzia rozpoczął odliczanie. 10, 9, 8, 7. Ale zaraz, zaraz, co się dzieje? Kim jest ta kobieta? To matka naszego pięściarza. Wchodzi teraz na ring i nokautuje po bramce swojego syneczka. Sędzia ogłasza nowego zwycięzcę. Mamy mistrza. Ta kobieta doskonale nadaje się na przewodniczącą naszego koła gospodyń wiejskich. Zawodnicy schodzą już do ringu, a ja tymczasem zapraszam Państwa na wywiad.